Dobra, już jestem. Będziesz chciał, to zagraj. Drogi, mi wytłumaczysz parę spraw. Spoko, spoko. Trochę popykam sobie właśnie do wieśka, bo kurczę. Przyciągam jego przejście. Tak długo, że szkoda gadać. A już trochę minęło. A ja mam jeszcze dodatek do ogarania do wieśka, także no, no, zobaczymy, zobaczymy. Że dzisiaj się uda, nie wiem, zobaczymy. Jak nie, to najwyżej jutro. Dobra. Idziemy. Zero damage'a. Płotki nie ma? Płotki gdzieś uciekła. Do widzenia. Która jeszcze? Która? Bana będzie się na mnie rzucać. Dobra, zobaczmy. Wiem, że będzie lepiej. No nic. Raczej cieszę się z tego, co się ma. Dobra. Jest. Dajmy się tutaj. Teraz spotka działa. Się jak zwykle zbugowało. Dobra. Ciśniemy, ciśniemy w tej mrocznej krainie. Shit.
Aj! Rozpłatany. Legendarna kuźnia. Rozejrzyj się za narzędziami. Jest. Co my tu mamy? Uta. Mają ornamenty, chociaż to tylko narzędzia kowalskie. To o nich musiała mówić Joanna. Zawieźć narzędzia Ferguson'owi. Nie mogę teleportować. Mam drogowskaz. Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Jezus, te przerywniki są tak głośne, że gadać. Uszy urywa. Super, może. Dawaj płotka, to ja się będę z buta męczył. No dajesz, dajesz by się. Znalazłem twoje narzędzia. Jakiś czas temu byłem na Undvik i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca. Wyglądają jak prawdziwe. Bo są prawdziwe. Spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Było ciężko, więc liczę na zniżkę. Oczywiście. Łatwo nie było. Dlatego liczę, że się odwdzięczycie, dając mi zniżkę na pancerz, który dla mnie zrobicie. Harmon Eb Grenekan, generał lejtnant drugiej armii konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się, a o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się, bełty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. Rozumie pan, generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Pan też dla wieśka nie ma. Samo. Mam już tego dość.
Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla Nilfgaardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię. I twój pancerz zresztą też. W takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę. Jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem? Ale krasnolud Kowal to co innego. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponoć zabił kilka osób. Lecimy na archegryfa. On ma 30 poziom. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. Dobra. Mamy, tu mamy. Ale jeszcze... Możesz przeskakuj do siebie. Nie, na gryfę na wzgórze. Nie wkurwiasz tym białym ryjem? Żałuję. No nie chciałbym na różowo, żeby malowali zbroję. Dziękuję, postoję. Wyżej. Dobra. Chowka. Ubra, ale mamy pancerz. Trzeba ubrać. Dobra, zbroi się też. Powinno być zbroja. Nie. Mogliśmy krafnić się. Bełty. Bełty. Tano. Kupujmy tak. Thank you.
To jest... Płota, dajesz. Tak? Właśnie. O, zbroi. Dobra, zobaczymy tego archegryfa. Utłukę go. Dali się kurwa oklepać, a to mi kratkie dziwko. Tobie. Dziwisz się? Wiedźmak, synu końca. Jedziemy! A ten wiedźmak to skąd się? Dymy, dymy. Na Gryfona. Czuję, że chyba jeszcze go nie będę mógł pchnąć. Nie wydaje. Fach. Twarzy. Do widzenia. Ja mam tu lata. Kurczę, byk jeden. Płotka, nie tak szybko. Z tego została tylko ręka. Archegryf nie wszedł tą kolację. Musiał skończyć ucztę i ruszył w kierunku otwartej przestrzeni, żeby odfrunąć. Pióro archegryfa pewnie je zgubił, kiedy wzbijał się do lotu. Może ma gniazdo gdzieś w pobliżu. Patrz. Jest bestyjka. Nie, nie to. Oh shit. Ja się przygotowałem. Ja się do tego przygotowałem. Jest do ubicia. Kurde, damage, co ty robi? Pierdziele. No, posiekał mnie. Posiekał mnie jak paczkę dropsów. Ale zobaczymy. Gotuję poprawniej. Yeah.
What? Jest. Wychaj. Jebany. To wiesz, jak zdobądź jakiegoś skina w Counter Strike'u do tego nożka. Ale jest rozwalony. Aż zapiszę. Dobra. Idziemy tutaj. Szybki będzie. Będzie gitara. Wcześniej mnie rozwali, bo się nie przygotowałem. Bo się przygotowałem. Teraz była gitara. Ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Geralt! Skończyłam! Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? To Joanna jest mistrzynią płatnerską, a nie Fergus. I zrobiła zbroję, żeby to udowodnić. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę. Ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Ho, 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 jakie tłumy! Hej, ty tam! Włóż tę zbroję! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Oczywiście. Najpierw muszę wiedzieć, jak będzie wyglądała próba. Zamówiłem zbroję, która powstrzyma bełty. Więc jak sądzisz, jak mam zamiar to sprawdzić?
Strzelę ją z brutami. Nie obawiaj się, Geralt. Zbroja wytrzyma. Kwas nadał jej takiej twardości, że musieliby strzelić do ciebie z balisty, żeby ją przebić. Pomóż mi, proszę. Dobra. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Jasna cholera. A ja tu tylko przyszedłem konia położyć. Boczki pan zamiast mówić. Wąsy czerwone. Dzisiaj mogę to zrobić. Iść ubrany. Ostargować to na... O, ale zginął. Ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. Oho! Zdała egzamin. Żyjesz? Tak, wyliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję. Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilfgaardzkiej. Czy to jasne? Jak słońce. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Na mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt, dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta, będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. No, w końcu. Kurde. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Wierzę w wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undvik i kwas archegryfa. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. Czekaj, jedynie zbroja będzie gotowa, dobra? Dobra, nie ma sprawy. Racja. Hejsy przynajmniej się zregenerują. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Pan też już jest gotowy. Jak tam mój pancerz? Właśnie się robi, ale potrzebuję jeszcze trochę czasu. Wiesz, nie chcę odstawiać fuszerki. Jasne, rozumiem. Dobra, to jeszcze jeden dzień. Chodź tą zbroję, zobaczyć co tam jest. Miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Zdrów, Kozawi. Dobra, pancerz? Jak tam mój pancerz? Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Nie bym wziął coś innego, ale dobra. Będzie. O, tak. To jest to ulepszona zbroja wiedźmińska. Cechu kota. Tak, od razu lepiej. Od razu lepiej. No. Tu.
pan używa. Dobra, złoty. Quen. Erden. Arda. Leaf, bone. Pięć się kończy. No? Geralt! Może... Pisz mi swoje towary. Co masz na sprzedaż? Dobra. Rębacza. Goldzik, goldzik. Tam kupi. Coś. Srebro. Więcej, dobra. No i teraz tak. Lepszy. Część. Daleka. Każda perła. No. Perła. Dobra. Bywaj. Bywaj. No i tym sposobem była racja kukota tetowana w całości, założona. Dobra. Prości. Zdania. Ławilka. Wiedzia. A już spotka. Idziemy. Dobra, dobra, molety. Reszkę obciągniemy z góry. Gdyby nie, to by wszyscy by tutaj umarli. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Wedle słów Yennefer z Wengerbergu, na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Na miejscu okazało się, że druid Myszowór nie zamierza pozwolić czarodziejce na badanie zniszczonego lasu, ale z pomocą jarla Krahan Krayt udało się go przekonać.
Rysunki nowe. O! Zobacz, no co morze wyrzuciło. Ej, ty! Do którego klanu należysz? Do żadnego. Jestem z kontynentu. Tu piją tylko wojowie ze Skellige. Nie szukam kłopotów. Patrzcie, ludzie. Starczy podnieść głos, a już kuli ogon. Jak pies, co w nocy słyszy wycie wilka. Chcesz zjeść? To wyjdź na podwórze i czekaj. Co w miskach zostawimy, Ilga za płot wyrzuci. Kto podróżnego pod dach nie przyjmie, ten hańbą się okrywa i wstydem. Ojciec was nie uczył? Uważaj, co mówisz o moim ojcu, Jorund, bo pójdziesz spać pod kurhanem. A ty, obcy, zapamiętaj. To nie Kertrolde, a my nie Ancrate. Nie chcemy tu gości. Pu! Ciebie podróżni nie drażnią? Drażnią mnie głupcy, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Jorund, syn Zygwalda. Jak nie masz z kim wypić, usiądź ze mną. Podzielę się miodem i opowieścią.